Idzie do ciebie sprytna ośmiornica. Nie! Shield, shield! Nie! Czym rymują się macki? Stacki. Sprytne macki, tacki. Cześć, siemanko, moi drodzy! Ja jestem Misaga i jest ze mną dzisiaj tutaj Werka Aferka! Przygotowałam na dzisiaj taki dosyć specjalny odcinek. Wydaje mi się, że będzie mega śmiesznie i będzie się bardzo dużo działo. Mamy tutaj pełno przeróżnych gier od Trefla. Takich, wiecie, zabawowych, rozrywkowych. Pierwsza gra, którą dzisiaj wypróbujemy, Werka, to będzie Hot Pot, czyli zapowiada się ostra gra. Mamy tutaj, widzicie, takie szczypeczki, którymi będziemy musieli wyławiać jakby te różne rzeczy z tego tutaj talerza. Są też, jak widzicie, karty i na tych kartach po prostu każdy losuje taką kartę i wtedy trzeba, wiecie, no jak najszybciej te rzeczy z tego wyciągnąć. I jakie są też zasady? Nie wolno tej miski dotykać, no właśnie tak nie wolno. Tak właśnie nie wolno. Można sobie przeszkadzać, czyli na przykład jak ja będę próbowała tą rybę tutaj złapać, to ty możesz mi ją zabierać i tak dalej. Trzy, cztery. Żółta. Co ja mam jakiegoś zielonego, dziwne? Ja też mam to. A to jest ten fasolka, ja to jadłam kiedyś, to było niedobre. Czemu to tak ciężko idzie? Bo niektóre są plastikowe, a niektóre są gumowe. Nie. O, tam Oreo jest. Gdzie jest? Nie ma nic. Co ja mam wyciągnąć jeszcze, bo nie widzę. Ja wolę Werze przeszkadzać niż... Nie! 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 Co mi przeszkadzasz? O, jest ciacho! Koniec! Dobra, wybieram to. O nie! Mam ciastko Oreo! Ono będzie ciężkie. O nie! Ja też mam ciastko! O nie! Będzie mi ciastko! Ale mamy podobne nawet karty. 3, 2, 1, start! Tu jest biały pierożek. Dawaj moje Oreo! Co ty robisz? Co za trzoda? Przecież my nigdy tego nie wyjmiemy, bo one są na samym dole! Weź tu sobie trochę makaronu zjedz i się uspokój, kobieto. Dawaj moją krewetę! Nie! Więc wychodzi w tym momencie, że jest remis. Zaraz zaczynamy kolejną grę. Mówię, mamy ich dzisiaj tutaj dosyć sporo. A jeżeli wam się takie odcinki podobają właśnie z różnymi grami planszowymi, to zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę i na pewno coś takiego nagramy. No i nie zapomnijcie mnie subskrybować i wpadajcie też na kanał Werki Aferki, bo ona też ma, słuchajcie, kanał. Niedawno właśnie go założyła. Macie do niego link w przypiętym komentarzu. Ja tam z nią bardzo często też nagrywam odcinki, więc musicie koniecznie ją odwiedzić. Przepraszam. Tak, tak. Poleca się. Lecimy teraz z kolejną gierką, która się nazywa Targeto i w ogóle możecie też pisać w komentarzach, czy znacie te gry, może ktoś z was ją ma sam w domu i grał. No i słuchajcie, właśnie na tym ta gra polega. Na strzelaniu kulkami, jest ona, słuchajcie, na 4 osoby i jest tutaj wiele wariantów tej gry. My wybrałyśmy taki, że będziemy tymi kulkami trafiali jakby do tych kubeczków i w tych kubeczkach, słuchajcie, kryją się różne takie jakby obrazki zwierząt i nie tylko zwierząt. I jeżeli trafimy kuleczką do któregoś kubeczka, musimy wtedy sobie wylosować tamto zwierzątko i wydać jakieś dźwięki. Ooo! Jaki ma cel! A tu widzę, że jest tylko jeden obrazek. Ja ci go wyciągnę. Tutaj, proszę bardzo, widzowie, zobaczcie, co to jest. Kłoń! Iha! To nie jest koń, nie zaliczam jeszcze raz! Icha! Jak koń? Prr robi? Znaczy, no icha robi, no ale może coś jeszcze robi, nie wiem. O, to było dobre, zaliczam, masz jeden punkt. Powiem wam, troszeczkę się teraz stresuję, bo Wera tak za pierwszym razem dobrze zrobiła, a ja to nie wiadomo. Będzie dobrze. No i nie trafiło, bo jest po środku! Będziesz Wera chórem zwierząt. Uuu, idealnie do niebieskiego. I tu mamy dwie karteczki, więc będziesz musiała sobie wylosować, tak? Dobra. To jest, moi drodzy, wiatr. Nie wiem, jak wiatr dawać, ale... Siu! Co, siu! To brzmiało jak
gacie porwane na wietrze. Dobra, zaliczamy. Masz 2 punkty. Ja jestem w tym totalną ciomajdą, nie? Nie wiem, jak ja mam cię nadgonić. To jest chyba niemożliwe. Ale spróbuję. Spróbuję. Dobra, czekajcie, jakoś tak trzeba ustawić. Dawaj do czerwonego. Ja nie chcę w cokolwiek trafić, a nie, że do czerwonego. No i tu pomiędzy, nie? Ja muszę, ja chyba jest za słabo, ja się boję, że mi to wybija, a to wcale aż tak mocno nie wybija. No to poleci najlepiej. No to poleci, się zgubi. Nie będzie. Wciągnie pokój. O, przegrałaś już. Już? Nie, żartuję. Dobra. A jak trafię do tego samego, czy nie mogę? W niebieskim jeszcze jeden jest, ale w brązowym już niczego nie ma, więc wtedy... O! No zobaczcie, jakiego ona ma cela. Tu jeszcze jest... coś wadliwą katapultę masz. Nie, po prostu sierotą jestem. Dobra, tu jest jedno zwierzątko. A to ja jak za kary normalnie. Czy wy to widzicie, co to jest? Łowieczka! Me! To jest to? Me! Tak tak robią? Nie wiem. Me! Bo B to baran, nie? Me! Me! O! Dobra, zaliczamy, no! Jaka porażka! Życiowa! O! Poleciała. Rozstrzela, dobra. Teraz trafię, przysięgam, bo ja chcę jakieś zwierzątko udawać, no halo. O. No najbliższego. Dobra, tu jest jedno, więc już je od razu wyciągam. To jest kot, tak? Tak? No. Jak zaszły na niego. Jakiś smutny taki kotek. Mój tak miał, czy jak chcesz żyć i tak chodzi, tak miau! Zaliczone. To dobrze. Jeden honorowy punkt. Gratulacje dla mnie. O, ale tu już nie ma. Nie ma punkta. Nie ma. Znowu muszę owce dużo. Chyba, że ci wymyślę jakieś zwierzę. No to dawaj, jakieś białe zwierzę. Pokémon Seal. To foka. Seal. Teraz ja, patrzcie! O nie! O, tu jest brązowy! Brązowy pokój! Czyli wymyślam ci teraz brązowe zwierzę jakieś. Dobra, ja już mam. Po tak 5 minutach namysłu wiem, co ci powiem. Małpę masz udawać. Nie, no dobra, skupmy się. Padło do dziury. Ja myślę, że Aga musi zrobić bulbazaura. Dawaj, bulbazaur. Jako bulba bulwara, wiem? Nie. No, tak. Bulba bulba? Bulbazaur! Bulbazaura! Bulbazaur! I ty nie masz sprawić. Nie, to takie z pleców wychodzi. Bulbazaur! Ja lubię, jak ty udajesz zwierzęta. O, padło. Widzieliście? Padło. O, tu są aż 3 kartki! Losuj. Jak mi baniaki przygodę! Myślałam, że ty się schowałaś! To nie bolało, mam twardy lepiczarkę! A wiecie, jak robi ufolut? Jest ze mną teraz kolejny gość, którego raczej chyba wszyscy znacie. Dzień dobry. To Paweł Malinowski, powiem za niego, bo Paweł chyba zapomniał. Więc wydaje mi się, że raczej wszyscy go znają. Jak ktoś go nie zna, no to wbijajcie do niego na kanał. Macie też w przypiętym komentarzu na dole link do jego kanału, prawda? Tak. I będziemy, słuchajcie, grali tutaj w gierkę kolejną, zręcznościową. Macki, wyciągamy macki. Macki, tak, ona się nazywa Sprytna Ośmiornica, więc ten, kto z nas wygra, to będzie sprytny. Będzie miał, wyrosną mu macki, będzie mieli 8 nagle rąk. Sprytną ośmiornicą będzie, więc słuchajcie, gra jest no mega łatwa, ma też 2 poziomy trudności. Będziemy musieli na swoje 3 palce założyć te macki. I po prostu zgodnie tutaj, co będziemy mieli na rysunku, na tej karcie, ułożyć jakby kubeczki. Ej, dawaj zróbmy naszą wersję, że 5 musimy palców mieć.
Ale chyba nie starczy, nie ma tyle. Co? Nie ma 5 palców? Wtedy mi zabraknie jednego palca. O nie! A nie chcę odrąbywać palca. Popatrz, Aga, idzie do ciebie sprytna ośmiornica. Nie! O, nie! Zostawcie łapkę w górę, bo przyjdzie do was sprytna ośmiornica. Jak widzicie, mamy tutaj przeróżne karty. Tutaj jest zielona, łatwiejsza wersja, ale gramy na czerwonej i po prostu będziemy losowali. Musimy ułożyć kubeczki tak, jak są tutaj pokazane. 3, 2, 1, start! A jak się... Matko! A jak się będziemy bili kubeczki? Będziemy się bili, bo... No nie! A mogę ci wieżę rozwalić? Nie, tak nie róbmy! Na końcu do tego. Ej, przysięgam, nie można tego... Spadł mi na ziemię! Bo mi się... Ej, mi się wydaje, że trzeba na spokojnie... Źle po... Nie, dobrze. Ty, ale to jest ciężkie, to chyba łatwiej było tak przesuwać. A jak to ma... Ej. Jak ja w też życiu wieży z tego nie ułożę? Ej, chyba łatwiej byłoby rękoma normalnie, bez tych macek. No wcale to nie o to ma, w tym chodzi, chciałam zaznaczyć. Czekaj. Mi się mylą do góry nogami te kubki, bo jedne tak trzeba. Ej, do góry nogami będzie ciężko to przełożyć. Ja nie mam żadnego do góry nogami, więc chyba już wygrałam, Paweł. O nie, nie, nie możesz jeszcze wygrać. Poczekaj, daj mi jeszcze chwilę fory. Poczekaj. Nie! Koniec! Tak nie możesz, musisz odwrócić. Nie, to jednak jest tak, dobrze, widzisz? A ja jedno na drugie, jak nie wiem. Jedno na drugie. No, ty dostałeś trochę cięższy. O nie! Nie jesteś sprytną ośmiornicą! Bo te matki są w kolorze twoich włosów i masz lepszą władzę nad nimi. Dobra, no to... Gotowa? 3, 2, do startu, matka! Start! Dobra, tutaj już to wezmę sobie, ułatwię robotę. Tu zacznę. Tak. Teraz wezmę... O my god, dobra, zacząłem tu. Dobra, no. Muszę teraz wygrać, nie mogę dwóch pod rząd przegrać. Wtedy ostatnia runda będzie za 2 punkty jedynie. Oj. Oj, oj. O, dobra. Tak. Nie, no dobra, ta gra... Ta... Nie, to... A nie, ja miałam tu jedno na drugie położyć. Oho. O matko! Ja się w tamtym tak samo pomyliłem. To na wiarę, to stoi na wiarę, patrzcie. O. Mam! Nie... Mam, udało mi się dzisiaj. Ja nawet nie ogarnęłam, że... Ale on jak na wiarę, Miszo. Patrz, jak je dmuchnę, to lecą. A ja się, wiecie, tak staram, żeby to ładnie ułożyć i za bardzo się staram. O nie! O, masz typową wieżę, a ja mam taką trochę łatwiejszą wieżę, jakby, nie? No dobra, teraz kubeczki, jak widzicie, w ogóle leżą tutaj porozwalane na wszystkie strony, więc może i dobrze, o to właśnie, właśnie chodziło. Napiszcie w komentarzu, kto wygra z nas ostatnią rundę, czy Agnieszka, czy ja. A bo jest 1-1! No i dajcie znać też, czy chcecie w ogóle więcej takich właśnie gier planszowych, że mamy wspólnie grać, bo myślę, że to jest fajna opcja, fajna zabawa. Macka. Fajna macka, możemy coś innego z tymi mackami jeszcze wymyślić, wiecie, no. Dobra. Co? 3, 2, 1, go! O nie! O nie, zablokowałam! Akurat tego potrzebowałam! Czekajcie, o matko! Dobra. Chyba to jest mój tu. Nie. Co tak szybko? Spokojnie! Wybrałem te, które leżały już. Spokojnie, oj. No w życiu! Oj. Nie! Rozwaliłam sobie! Rozwaliłam sobie na końcu! Jeszcze umiałem farta, bo wszystkie musiałem tak poukładać. No właśnie, tak, bo jak się, jak ma jeden na drugi, jakieś mają odwrotne strony, to bardzo jest ciężko, to a tak jest to myli, to po prostu myli. Nie wiem, czy wiesz, Paweł, ale ja tu jeszcze mam beczkę śmiechu. O! Kolejną grę. To już i wie. Szalone gary, gdzie trzeba jeść różne dziwne rzeczy i zgadywać. Ale takie nie... coś, jak kiedyś nagrywaliśmy z tymi sokami, to tutaj masz tylko w takich jakby garnuszkach wkładasz rzeczy. Ale serio? No serio. W sensie, że wkładasz normalnie na przykład ser, tak jak tutaj jest napisane? No, jedzenie do tych garnuszków. I tych garnuszków jest tutaj... Myślałem, że... Nie, zobaczcie, patrzcie ile jest z tych garnuszków. O, cię nie mogę. No i można wkładać. Albo się nimi bawić, wiecie, w zupę. Ja wiem, co się tam umieszcza w tym garnuszku. Nie. Już ja wiem! Te czarne żelki takie, które nikt nie lubi. We wszystkich nie. Je błonę, we wszystkich. A ty je lubisz? Nie, też no właśnie. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków, bo jak widzicie, gry mamy i mamy wtedy w co grać, to zostawiajcie dużo łapek w górę i w ogóle też możecie do Pawła na kanał wbić i mu tam pospamować, że może w tym kolejnym odcinku Pawła będzie na przykład. Macki, sprytne macki. Z czym rymują się macki? Tacki. Sprytne macki tacki. Dobra, dzięki wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!